Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Widzę, że kolejne osoby dołączają do naszego spotkania. Ja oczywiście przez tę pierwszą chwilę będę ciągle Państwa witała i ciągle z dużą serdecznością, tak by dać chwilę czasu dla tych, którzy się spóźniają, ale też dołączają i to dołączanie chwilę trwa. Ja witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie z samego centrum Warszawy, z siedziby Centrum Edukacji Obywatelskiej. U mnie za oknem jest już ciemno, więc z jednej strony mam ochotę powiedzieć dzień dobry, z taką nadzieją, że ten dzień jeszcze się nie kończy, ale z drugiej strony, kiedy patrzę za okno, to nasuwa mi się raczej dobry wieczór. Widzę, że Gdynia się z nami wita. Dzień dobry, witam, dobry wieczór. Jedni dzień dobry, drudzy dobry wieczór. Niezależnie od tego, witam bardzo, bardzo serdecznie. Dziś środa, godzina 18, zatem czas na kolejny webinar z cyklu Odporna Szkoła. Dziś będziemy rozmawiać o tym, jak rozwijać edukacyjną pewność uczniów i uczennic. Centrum Edukacji Obywatelskiej to największa organizacja pozarządowa w Polsce, która zajmuje się edukacją. Współpracujemy z nauczycielami, nauczycielkami, z dyrekcją szkół, proponując im takie metody nauczania i tematy, które zwiększą i zaangażują uczniów i uczennice w swój proces uczenia się, w swój proces edukacji i dzięki temu będą lepiej sobie radzić z wyzwaniami współczesnego świata. Działamy już od 27 lat, to takie potężne liczby, a współpracujemy na co dzień z około 40 nauczycielami, 40 tysiącami nauczycieli z całej Polski oraz ci nauczyciele skupieni są w 10 tysiącach szkół z całego kraju. To, co szczególnie jest nam bliskie, to jakość edukacji. Jeśli Państwo podzielacie nasze wartości, to zachęcam do tego, by przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Za chwilę w czacie, albo już teraz, pojawi się link z instrukcją, jak taki 1% można przekazać. To, co dla nas bardzo ważne, to by pozostawać w relacji, w kontakcie z Państwem, dlatego serdecznie zachęcam do tego, by odwiedzać naszą stronę, której adres widzicie teraz na slajdzie. Zapraszam bardzo osobiście do fantastycznego bloga edukacyjnego. Gwarantuję, że drugiego takiego miejsca w sieci, które porusza tak wartościowe treści, Państwo nie znajdziecie. To miejsce, które proponuje różnego rodzaju treści tworzone przez naszych ekspertów i ekspertki. Jeśli natomiast zależy Państwu być z nami w takim stałym kontakcie i też być na bieżąco z różnymi propozycjami, które kierujemy do Państwa, zachęcam do tego, by śledzić nasz kanał na Facebooku. Dzisiaj, już dzisiaj zapraszam Państwa do spotkania za tydzień, w środę 31 marca o godzinie 19, które będzie okazją do tego, żeby porozmawiać głębiej o samoocenie, ocenie koleżeńskiej, o tym, jak rozwijać, jak wspierać edukacyjną pewność uczniów i uczennic. Jeśli zatem dzisiejsze spotkanie szczególnie Państwa zainteresuje i będziecie Państwo mieli ochotę na rozmowę w nieco bardziej kameralnym gronie, z takim na spotkanie z charakterem dyskusyjnym i wymiany doświadczeń, to na nie serdecznie zapraszam. Oczywiście liczba miejsc w tym przypadku jest ograniczona. Link do rejestracji zapewne znajduje się już na czacie. Tak, widzę, że jest już dostępny. Zachęcam do tego, żeby ten link zapisać, zachować i w miarę ochoty i możliwości się oczywiście na takie spotkanie zapisać. Widzę na slajdzie olbrzymi znak zapytania, co oznacza, że muszę powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, jaką są zaświadczenia, które będzie można pobrać po dzisiejszym spotkaniu. Takie zaświadczenie będzie można pobrać online'owo. Link do zaświadczeń zostanie podany na czacie na 10-15 minut przed końcem naszego spotkania. Zatem zachęcam też do śledzenia czatu. Mam wrażenie, że słowo czat przewijał się w ostatnich kilku zdaniach, które wypowiedziałam wybitnie często.
I może dobrze, dlatego że to jest ta przestrzeń i to miejsce, które będzie dzisiaj nam służyło, nam i Państwu, do dyskusji, do wyrażania swoich opinii, refleksji, do wymiany zdań. I do tego serdecznie zachęcam. To oczywiście miejsce, w którym będzie można zadać też pytania i do tego zachęcam jeszcze bardziej. O czym dziś będziemy rozmawiać? O tym, czym jest samoocena i ocena koleżeńska, o tym, dlaczego te dwie aktywności są tak bardzo istotne z psychologicznego, rozwojowego punktu widzenia. Porozmawiamy również o tym, jak wprowadzać te dwie praktyki na lekcji. I to, co dla nas jest bardzo ważne, to to, że jak wszystko w życiu, samoocena i ocena koleżeńska ma dwie strony medalu. Tę drugą stronę, która może budzić pewnego rodzaju wyzwania, trudności, sytuacje, które wymagają od nas, być może mogą być zaskakujące, albo wymagają od nas większej elastyczności. I takim sytuacjom też się dzisiaj przyjrzymy. Ze mną są dzisiaj cztery wspaniałe prelegentki, dziś kobiece grono. Na początku witam serdecznie panią dr Magdalenę Śniegulską, psycholożkę, psychoterapeutkę, dydaktyczkę, współpracowniczkę Szkoły Edukacji, która na co dzień pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS. Na co dzień ma też absolutnie stały kontakt z dziećmi w szkolnym, z dziećmi i młodzieżą w szkolnym wieku, z ich rodzicami, ponieważ regularnie prowadzi psychoterapeutyczną praktykę. Obok oczywiście witam Justynę Wiśniewską, która jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej numer 30. W tej szkole również pełni funkcję wicedyrektorki. Oprócz tego jest trenerką programu Szkoła Ucząca Się. Witam również bardzo serdecznie Basię Jaworowicz, przedstawicielkę przedmiotów ścisłych. Basia jest fizyczką, uczy w szkolno-przedszkolnym zespole w Skulsku, jest trenerką programu Szkoła Ucząca Się, mentorką w kursach internetowych dla nauczycieli. A na samym końcu, ale właściwie tylko na samym końcu, ale wcale nie ostatnią, witam Marlenę Kałużniak, nauczycielkę środka. Trochę tak lubię o Marlenie mówić i myśleć, dlatego że Marlena uczy języka niemieckiego w klasach 4-6 w szkole podstawowej numer 3 w Zakopanem. Oprócz tego jest również mentorką w kursach internetowych dla nauczycieli. Witam Was serdecznie, moje drogie prelegentki. Witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Dzień dobry. Witamy. Kiedy przygotowywałyśmy dla Państwa to spotkanie i zadałyśmy sobie takie pytanie, jak rozwijać edukacyjną pewność uczniów i uczennic, to budziła się w nas olbrzymia pokusa, żeby tę kwestię poruszyć w takim niezwykle głębokim i szerokim ujęciu. No ale to niosło ze sobą bardzo duże zagrożenie, mówienia o wszystkim i o niczym, a taka forma ograniczonego czasu i też webinarium jednak nie do końca na to pozwala, dlatego zdecydowałyśmy się na poruszenie dwóch najważniejszych z naszego punktu widzenia, najbardziej skutecznych form, które mogą wspierać i rozwijać taką edukacyjną pewność uczniów i uczennic, a mianowicie zdecydowałyśmy się na samoocenę i ocenę koleżeńską. To będą dwa pojęcia, dwa terminy, którymi zapewne będziemy się podczas dzisiejszego spotkania bardzo często posługiwać. Będziemy nimi trochę żonglować. Z naszego punktu widzenia też bardzo ważne jest, żebyśmy ujednolicili, uwspólnili myślenie zarówno o samoocenie, jak i ocenie koleżeńskiej. Czym one zatem są, zarówno samoocena, jak i ocena koleżeńska? To taka forma aktywności, którą można wprowadzić albo już, jeżeli ktoś ją stosuje, udoskonalać na lekcjach. Jest to forma, która pozwala pracować dalej ze wszystkimi zadaniami, ćwiczeniami, aktywnościami, które wykonują nasi uczniowie i uczennice na lekcjach. Samoocena jest takim momentem, kiedy uczniowie i uczennice przyglądają się wykonanemu przez siebie zadaniu. Przyglądają się mu samodzielnie, ale nie samotnie i dokonują trochę takiej, nie chcę powiedzieć oceny, ale samosprawdzenia tego, jak to zadanie zostało przez nich wykonane. Biorą pod lupę i przyglądają się swojej wiedzy, określając to, co już wiedzą, ale też
czego chcieliby się dowiedzieć więcej. To, żeby tak przyjrzeć się dogłębnie zadaniu, które uczniowie i uczennicy wykonują na lekcjach, z naszej perspektywy bardzo ważne jest określenie pewnych wskaźników, które są dowodami dla naszych uczniów i uczennic, że dane zadanie zostało wykonane prawidłowo. My dzisiaj będziemy o tych wskaźnikach mówić jak o kryteriach sukcesu. Samoocena jest taką aktywnością, która zawsze odbywa się samodzielnie, ale tak jak powiedziałam, nie samotnie, zawsze odbywa się w oparciu o kryteria sukcesu, ale nigdy nie prowadzi do oceny, do wystawienia stopnia, ani nigdy nie jest składową stopnia. I tak naprawdę te same części wspólne, te same składowe znajdujemy w ocenie koleżeńskiej. Jedyna różnica, jaka istnieje pomiędzy samooceną a oceną koleżeńską, to taka, że ocena koleżeńska jest informacją zwrotną, która jest udzielana w tandemie, jest udzielana w parze. Uczniowie nawzajem sprawdzają, albo inaczej, przyglądają się swoim zadaniom i udzielają koleżance bądź koledze informacji zwrotnej, również w oparciu o kryteria sukcesu. Myślę sobie, że to są obie z nich, zarówno samoocena, jak i ocena koleżeńska, to takie praktyki, które wspierają uczniów w koncentrowaniu się na kluczowych elementach zadania. I tyle z teoretyzowania, i tyle z takiego mądrzenia się mojego dzisiaj. Natomiast bardzo by mi zależało, żebyśmy zaczęły od takiego wątku i doprecyzowania sobie, dlaczego zarówno samoocena i ocena koleżeńska są tak bardzo istotne z rozwojowego, z psychologicznego punktu widzenia. I tu, Magdo, myślę sobie, że poproszę Ciebie o głos. Bardzo dziękuję. No właśnie, i tutaj znowu, rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, Ewelino, to jest tak, że jak pojawia się w ogóle taki konstrukt, jak samoocena czy ocena koleżeńska, to no chciałoby się tutaj o wielu różnych rzeczach powiedzieć. Z punktu widzenia takiego psychologicznego czy rozwoju psychologicznego dziecka, myślę sobie, że ja bym się skoncentrowała na dwóch aspektach. Po pierwsze, to jest tak, że musimy pamiętać, że jednym z kluczowych zadań rozwojowych, szczególnie jak człowiek trafia w szpony edukacji, to jest ten moment w rozwoju, który jest naprawdę bardzo ważny. Przypominam Wam, że w większości dzieci są niezwykle podekscytowane i wiedzą, że to jest przełomowy moment w ich życiu. Coś się bardzo wyraźnie zmienia. Zmienia się mianowicie to, że one zaczynają być strasznie ciekawe różnych treści na swój własny temat. Chcą bardzo wiedzieć, jakie są. No i to jest też ten moment, kiedy tę prawdę o nich samych zaczyna znać nie tylko rodzic, ale też nauczyciel. Są ciekawe bardzo tej nauczycielskiej oceny, ale de facto, no właśnie, muszą nauczyć się, po pierwsze trochę uczyć, muszą zdobyć tę wiedzę o sobie i strasznie ważne jest, żeby doświadczały pewnej samodzielności. Zarówno narzędzie samooceny, jak i narzędzie oceny koleżeńskiej w tym budowaniu wiedzy o sobie może być niezwykle pomocne. Dla mnie też jest strasznie ważne, żeby zwrócić uwagę na to, że w jednym i w drugim kawałku, zobaczcie, nawet nie chodzi o laurki, nie chodzi tylko i wyłącznie o to, co ja robię świetnie, bo naprawdę to jest tak, że dzieci są strasznie ciekawe też tego, w czym nie są doskonałe i co mogą zrobić, żeby no właśnie trochę się udoskonalić. Czyli to jest też taki moment, w którym, gdybyśmy patrzyli na początek szkoły podstawowej, to jest taki moment, w którym dzieci bardzo potrzebują takiego budowania wyspy kompetencyjnej, takiego obszaru, w którym one doświadczają no właśnie takiego poczucia, jestem naprawdę ekspertem, przy czym ta eksperckość oznacza, że ja wiem, co ja mam zrobić, żeby poradzić sobie z zadaniem. I to jest strasznie ważne, że de facto dużo łatwiej jest zbudować wyspę kompetencyjną takim dzieciom, które właśnie mają jakieś trudności, które się z nimi mierzą, borykają, mają wyzwania,
i dostają instrukcje, co zrobić, żeby z tymi zadaniami sobie radzić. Czyli z jednej strony mamy pewien psychologiczny konstrukt związany z rozwojem, z budowaniem samooceny takiej psychologicznej, samoświadomości, samodzielności i też tak jak powiedziałaś, Ewelino, strasznie ważne, żeby w tym wszystkim nie być samotnym. A drugi taki moment, bo może nam się wydawać złudnie, że to jest coś, co jest dedykowane tylko dla dzieci w początku szkoły, w początkach szkoły podstawowej, ale to nie jest tak. Po pierwsze, z tego narzędzia warto korzystać przez cały czas zbierając tę wiedzę, a drugi taki moment, który jest takim momentem przełomowym, to jest moment, kiedy dziecko zaczyna wkraczać w okres adolescencji. I to jest znowu ten czas, kiedy ta wiedza na swój temat zaczyna być bardzo, bardzo istotna. I znowu również ten obszar edukacyjny i tego radzenia sobie z wyzwaniem staje się tutaj bardzo ważne. Oczywiście można powiedzieć, czy nie wystarczyłby nauczyciel, który powie, co robisz dobrze, co robisz źle, co masz, jak masz dalej postępować. Okazuje się, że no właśnie to chyba troszkę za mało, bo używanie tych dwóch rodzajów narzędzia pozwala po pierwsze trochę wziąć odpowiedzialność. Po drugie, też pokazuje, że ja jestem samodzielny w procesie uczenia. To naprawdę jest strasznie ważne. Zobaczcie, to są te lęki też nauczycieli, którzy przejmują dzieci w klasach czwartych. Jak oni sobie poradzą? Oni byli tak zaopiekowani w klasach 1-3. Co się z nimi stanie, kiedy przejdą dalej? To jest strasznie ważne, żeby one też wiedziały właśnie, że różne rzeczy potrafią samodzielnie albo w gronie koleżeńskim zrobić. Też to, co jest dla mnie jakoś bardzo istotne i poruszające, na co chyba nie zwracamy takiej uwagi, to, że gdybyśmy się przyjrzeli klasom i dzieciom w klasach 1-3, to naprawdę w większości wypadków dzieci na początku swojej kariery edukacyjnej mają w ogóle taką tendencję do oglądania siebie i do małego porównywania się z innymi. To porównanie z innym pojawia się trochę później. Jak pojawia się wcześniej, to bym się zastanawiała, co robią dorośli, żeby to jakoś tutaj, wiecie, podkręcić trochę te tendencje do porównywania. I jeżeli my wykorzystamy tę taką gotowość dziecka do właśnie budowania wiedzy na swój temat i pokażemy mu, że ono samo właśnie może też dawać sobie informację zwrotną albo nauczę go dawać informację zwrotną bezpieczną koledze, no to jest naprawdę bardzo duży zasób. Czyli z jednej strony mam ten komponent związany z rozwojem, no a z drugiej strony bardzo mocno, już troszkę o tym powiedziałam, związany w ogóle z procesem uczenia. Żeby on był efektywny, to my musimy te nasze dzieci i młodych ludzi zaangażować w ten proces. Oni naprawdę muszą też w nim partycypować. I te dwa narzędzia są do tego naprawdę, naprawdę świetne, bo rzeczywiście pozwalają też wyznaczać ścieżki, pozwalają planować ten proces uczenia w takiej zgodzie ze sobą, z moimi potrzebami i też z moim tempem, też tym miejscem, w którym się znajduję. Dziękuję Ci bardzo. Ja też, ponieważ przez 11 lat uczyłam w szkole, pamiętam, że bardzo lubiłam mówić moim uczniom, kiedy poznawałam ich we wrześniu, że są w najlepszym miejscu i w najlepszym czasie, w jakim mogą być, jeśli chcą się czegoś nauczyć. Szkoła musi założyć rodzaj popełniania czasami błędu, czasami niewiedzy. Jeśli by tego nie było, to po co miałaby być szkoła? I trochę, Magdo, o tym mówiłaś, o tym, że te narzędzia, samoocena, ocena koleżeńska trochę legalizuje nam błąd. I ten błąd staje się już po pierwsze trochę bardziej intymny, no bo samooceny dokonuje uczeń sam ze sobą. Ocena koleżeńska dokonuje się w parze. Ja natomiast jestem bardzo ciekawa i będę dzisiaj też takim głosem chyba nauczyciela laika. Jestem ciekawa, jak to się robi, słuchajcie, jak za pomocą jakich narzędzi, jak to zrobić, jak pracować z zadaniami, z jakimi zadaniami, w jakim momencie stosować samoocenę i ocenę koleżeńską. Zostałam wywołana.
Tak, zostałaś bardzo wywołana. Tak, witam serdecznie jeszcze raz. Rzeczywiście, znaczy Magda mi tu bardzo zainspirowała tymi wyspami kompetencji, powiem szczerze. Ja uważam, że ocenę koleżeńską i samoocenę można robić do... Ja uczę w klasach 1-3 i uważam, że można wprowadzać na wszystkich formach aktywności, które mamy w edukacji wczesnoszkolnej. Począwszy od tego przysłowionego WF-u do plastyki polskiego czy innych rzeczy. I tutaj krótko opis. Dzieci miały wysłuchać, to jest zadanie z edukacji zdalnej, z lekcji muzyki. Dzieci miały wysłuchać bajkę muzyczną, znaleźć, rozmawialiśmy, czym się różni bajka muzyczna od bajki literackiej i miały wykonać, spróbowałam na zasadzie, nie rysowaliśmy komiksów, nie rysowaliśmy jeszcze, znały historyjkę, miały dzieci sobie narysować historyjkę, spróbować wyodrębnić. Ocena koleżeńska polegała na tym, że tak naprawdę robili sobie w pokojach, można teraz w tej chwili w Teamsach wejść w pokoje, dzieci ze mnie zaznaczają różnymi metodami. Jakimi chcą, ja z nimi to ustalam, one ze mną to ustalają. To nie jest od góry ode mnie jakby wskazane, jakim sposobem używamy w klasie plusów, minusów, plus łamane przez minus, więc one wiedzą, że to trochę coś już jest, trochę jest dobrze, trochę nie tak. Albo kolorów świateł popularnych, czyli zielone, żółte i czerwone. Ja nigdy nie piszę tych informacji zwrotnych tutaj w ocenie koleżeńskiej, macie wskazówkę dla kolegi. Co byś poradził koledze? Co byś ty jeszcze zrobił? Ja zawsze jakby uzupełniam takimi pytaniami. Możemy poprosić o drugą rzecz? Drugi slajd. Oczywiście. To jest u mnie dosyć stała ocena koleżeńska, też wykorzystuję tą do samooceny. Lubię się bawić, lubię dzieci, żeby zapoznawały się z różnymi formami. Nieraz są to schody, nieraz jest to jakaś wieża. Tu jest zwykła oś liczbowa. Wprowadzam ją sobie gdzieś tam na samym początku. Dzieciaki mają wklejoną do zeszytu lub gdzieś na boku. I tak jak jest w metodologii wprowadzania w edukacji wczesnoszkolnej, wprowadzania zadań tekstowych, najpierw dobieramy ilustracje do zadania, potem układamy, one sobie same zaznaczają, na którym miejscu są, co już potrafią, bo są i też takie, o czym się przekonujemy wszyscy, które przychodzą i na przykład bez problemu od razu dodają, działanie mi pokazują, wszystko robią. Więc to jest tak naprawdę duża forma też pokazania jeszcze może i nadzorowi, dyrektorowi, że też indywidualizuje pracę, słuchajcie. Więc ta ocena koleżeńska czy samoocena jest dobrym takim przykładem, można naprawdę ją pokazać we wszystkich obszarach i rodzicom, i dyrektorowi, a także sobie w ten sposób. Ja, Justyno, chciałam tutaj jeszcze dodać, że to, co urzekło mnie w tej formie samooceny, to to, że wszystkie umiejętności związane z rozwiązywaniem zadań tekstowych, bo to jest ten przykład, prawda? Tak, kiedy tak, uczniowie rozwiązują zadania tekstowe na edukacji matematycznej, ukazany jest jako proces. Proces. I to jest taki ukryty komunikat dla osoby, która patrzy na tę kartkę albo slajd, albo jeżeli włożymy to w dokument, bo pracujemy zdalnie, to jest taki ukryty komunikat. I z jednej strony ten ukryty komunikat płynie do uczniów i uczennic. Popatrz, mój drogi, moja droga, to nie dzieje się wszystko o tak za pstryknięciem palca, tylko to jest wszystko rozłożone w czasie i od czegoś trzeba zacząć, żeby na czymś móc skończyć. Ale to też jest fantastyczne narzędzie do tego, żeby pokazać to rodzicom i zobaczyć, które elementy tego procesu uczeń i uczennica postrzegają jako takie, w których czują się komfortowo i biegle, a które budzą trochę jakiś zgrzyt, tam gdzie się pojawia żółte światło czy czerwone. Więc jeszcze ten aspekt tego ujęcia samooceny, tego narzędzia bardzo mnie urzekł. No właśnie, ja też sobie pomyślałam, że jeszcze do tego jakoś nawiążę, bo zobaczcie, to jest w ogóle strasznie ważny element takiej samowiedzy i też tej wiedzy, która jest potrzebna do tego, żeby radzić sobie z wyzwaniami edukacyjnymi na kolejnych szczeblach w szkole. Okazuje się, że paradoksalnie
dużo lepiej radzą sobie na kolejnych etapach edukacji takie dzieci, które w tych klasach 1-3 miały jakieś trudności, miały jakieś kłopoty, ponieważ one właśnie dużo częściej dostają tę informację. Pokazujemy im, co one mają po kolei zrobić, żeby dojść do tego wymarzonego ostatniego etapu. Problem na przykład jest, i pokazują to badania, z takimi dziećmi, i tutaj niestety dużo częściej wpadają w tę grupę dziewczynki, które w klasach 1-3 o tak radzą sobie z wyzwaniami edukacyjnymi. Wchodzą do klasy, właściwie nie potrzeba dużego wysiłku i od razu osiągają spektakularne sukcesy. Dzieje się to tak po prostu. Jak sobie przypomnimy, to rzeczywiście w klasach 1-3 dzieci bardzo różnią się tym potencjałem edukacyjnym. Są takie, które są świetne i takie, które nie ogarniają swojego ciała i w ogóle mają kłopot z byciem w tej klasie. Ale właśnie badania pokazują, że to, co dzieje się potem, jest dużo trudniejsze. To znaczy te dzieci, które właśnie nie uczą się, jak się uczyć, tylko korzystają ze swoich naturalnych zasobów, wchodzą na dalsze etapy edukacji, to może być w różnych momentach, ale w pewnym momencie zderzają się z tym, że te naturalne ich zasoby nie wystarczą, że trzeba włożyć pewien wysiłek, pewną pracę w to, żeby się czegoś nauczyć. I część z nich niestety odpada, to znaczy część z nich jest głęboko przekonana, że zgłupiały, albo że matematyka nie jest dla nich. One są humanistkami, bo znowu ten wysiłek, który wkładają w te przedmioty, nie jest tak duży jak ten, który muszą włożyć w matematykę. Samoocena i ocena koleżeńska, która rozbija to na elementy, jest świetną szczepionką dla wszystkich. I dla takich, co mają kłopoty, i dla takich, którzy są świetni. Bo daje to narzędzie, które będzie chroniło dziecko na dalszych etapach przed nowymi zadaniami i przed tym lękiem, że ja się nie sprawdzę, że ja nie wiem, jak sobie poradzić z zadaniem. Ja szybko tylko, Magda, dodam. Mam takich uczniów, jak właśnie mówisz, bo rzeczywiście nieraz często ja już jestem na końcu tej osi albo ja już jestem na wieży. Ja mówię, to dobrze, ja mówię, to teraz spróbuj mi wymyśleć, jaką aktywność teraz ty byś jeszcze dalej pociągnął, co byś jeszcze dalej chciał się nauczyć, albo wyznacz sobie cel, do którego byśmy chcieli. No i słuchajcie, i tu się zaczyna, zrobią sobie ten cel, ale rzeczywiście właśnie wtedy ten proces się ukazuje u dzieciaków. Muszą pomyśleć naprawdę, że jeszcze muszą coś zrobić. To ja tylko tyle. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Ja też chciałam zaznaczyć, że Justyna to pokazuje na przykładzie edukacji matematycznej, czy pewnego elementu, który jest w klasach 1-3, ale to narzędzie jest tak uniwersalne, że można je wykorzystać na dalszych etapach edukacyjnych i myślę sobie, że ono na dalszych etapach edukacyjnych przybierze tylko na sile i na wartości. Dlaczego? Dlatego, że jedną z naczelnych zasad kognitywistów, którzy zajmują się tym, jak nasz mózg się uczy i co sprzyja takiemu skutecznemu uczeniu się, mówi o tym, że duże zadania, duże partie podziel na mniejsze kawałki. Tak, i więc takie rozłożenie pewnych elementów dużych zadań i też uczenie dzieci, uczenia się, podzielenia dużych partii materiału, dużego, skomplikowanego, złożonego zadania na mniejsze kawałki, daje im szansę na śledzenie kolejnych etapów. Teraz kolejna forma oceny koleżeńskiej, trochę w innym ujęciu i poproszę Cię, Marlena, o tym, żebyś opowiedziała, jak Ty to robisz w swoich klasach, w których uczysz. Tak, z lewej strony mamy taki enigmatyczny skrót Vivi. To jest nasz niemiecki odpowiednik do kryteriów sukcesu. Skrót od was ist wichtig, czyli co jest ważne. To są właśnie te nasze kryteria. Ogólnie celu tutaj nie umieściłam. Celem było tej lekcji, że umiemy wyrazić, co robimy na lekcjach w szkole. I nasze kryteria. Odmieniam czasownik w pierwszej osobie liczby mnogiej, poprawnie zapisuję je, czasowniki, i łączę czasownik z odpowiednim przedmiotem, czyli po prostu znam jego znaczenie. To już jest po fazie, kiedy czasowniki zostały wprowadzone, kiedy omówiliśmy sobie gramatycznie, że końcówka czasownika w pierwszej osobie liczby mnogiej to en i następnie nastąpiła samodzielna praca uczniów. Czyli uczeń pierwszy raz
pracuje nad danym zagadnieniem, musi wpisać samodzielnie te czasowniki. Następnie wymieniamy się albo w ławkach, albo w inny sposób można też wymyśleć zasadę wymiany się pracami i sprawdzamy pracę według tych kryteriów. Często polecam uczniom, uczę ich, bo to tak ciekawie brzmi, żeby to było na kanapkę. I zawsze są pytania, co to znaczy na kanapkę? Na kanapkę, czyli zaczynamy od czegoś dobrego, to jest chlebuś u góry, później nad czym trzeba popracować, środek kanapki i znowu kromka na samym dole, coś pozytywnego, że też uczeń to czy tamto wykonał dobrze. Opieramy się tylko i wyłącznie na kryteriach sukcesu. To nie ma być subiektywne, tylko w odniesieniu do ustalonych kryteriów. I tutaj właśnie mamy, dobrze dopasowałeś czasowniki, bo wszystkie są prawidłowo. Popracuj nad pisownią wyrazu Ferguson i dobrze, nie widzę, dobrze dopasować końcówkę EN, znaczy końcówki wyrazów dobrze zostały wstawione. Czyli uczeń drugi raz pochylił się nad tym samym zadaniem, żeby sprawdzić koledze pracę. Mało tego, później wracamy, przecież prace wracają do uczniów i znowu uczeń pochyla się nad swoją pracą, żeby przeanalizować informację zwrotną od kolegi, koleżanki. Nad tym samym zagadnieniem, jakby nie patrzeć, trzy razy pochyla się uczeń. Siłą rzeczy analiza swoich mocnych stron i ewentualnie tego, czego co należy poprawić, no jest wzmocniona, jest z potrójną siłą. Ja, Mareno, chciałam Cię zapytać o to, czy modelujesz w jakiś sposób wymianę tych prac pomiędzy swoimi uczniami, bo powiedziałaś, że one, te prace jakoś zamieniają się w parze, tak? Czy to jest tak, że Ty dobierasz parę uczniów, czy jednak dajesz pełną swobodę i niech los rządzi tą sytuacją? Nie, to zależy, jakie mam też ustawienie ławek w klasie. Ja bardzo lubię ustawienie w podkowę. Jeżeli klasa należy, sala do mnie, to jest to stałe ustawienie. Jeżeli nie, no to są też rzędy, więc wtedy ustalamy sobie albo w parach, albo po prostu po kółeczku o jeden do przodu. Czasami uczniowie sami wpadają na jakieś pomysły. To, co też zwróciło moją uwagę, to są kryteria sukcesu, których po pierwsze jest tylko trzy, tylko albo aż, i to uważam, że aż w takim bardzo pozytywnym sensie, że nie jest ich namnożone zbyt dużo. Po drugie, one są bardzo jasno, konkretnie i zrozumiale zapisane. Czy to jest tak, że te kryteria sukcesu ustalasz, wypracowujesz ze swoimi uczniami, czy to jest tak, że to ty im podajesz? Oj, to zależy od wieku, zależy od klasy, czy to jest klasa czwarta, czy to jest klasa ósma. Na początku staram się jednak na zasadzie wzoru pokazywać już gotowe kryteria sukcesu, zwracać jednak uwagę na to, żeby te kryteria były mierzalne, żeby im pokazywać, że jeżeli to, że napiszę umiem odmienić czasownik, czy umiem napisać, co robię na danej lekcji, co to znaczy umiem? Co to znaczy? To znaczy, że odmieniamy czasownik, tak? W której osobie? To znaczy, że ten czasownik musimy poprawnie zapisać. To znaczy, że czasownik musi być odpowiednio dopasowany do przedmiotu. Czyli to są ta mierzalność, konkretność tych kryteriów. Natomiast jeżeli już klasa pracuje któryś, to w zależności od klasy, niektórym tak przychodzi tworzenie i kryteriów sukcesu i w ogóle odnalezienie się w ocenianiu kształtującym, że po kilku tygodniach już są w stanie wspólnie z nauczycielem ustalać kryteria, a czasami trwa to dłużej. No ale tutaj cierpliwość. Dziękuję. Przepraszam Cię, Ewelino, bo pomyślałam sobie, dla mnie też strasznie ważne było to, co zrobiłaś, Marleno. Po pierwsze, że one są, te kryteria są bardzo jasne. Po drugie, że no, wykorzystałaś tę kanapkę. Zobaczcie też, drodzy Państwo, jakie to jest ważne dla chociażby dzieci, które mamy w klasie z różnymi orzeczeniami. Dzieci, nie wiem, z dysleksją, które dostają tylko i wyłącznie negatywne informacje zwrotne, no tutaj muszą dostać coś
coś pozytywnego. Dzieci ze spektrum dostają też instrukcje, jak w ogóle się komunikować, jak wchodzić w relacje. Tego się trzeba nauczyć i myślę, że to jest też ważne, że to zależy od wieku, to zależy od klasy, to zależy od dzieci, od tego, w jakiej one są też interakcji. Tu pojawiło się na czacie pytanie, jak to wprowadzić w online, ale myślę sobie, że... Mam też pomysł. No właśnie. Mam też patenty, mam tę przyjemność, nie wiem, czy cudzysłów tu nie powinien być, pracowania w 3 szkołach i w każdej szkole jest inny program do nauczania zdalnego. Ja jakoś od początku pracowałam z Zoomem i tutaj najlepiej mi się operuje tym programem. Można dzieci dzielić na pokoje, na grupy. Wówczas przesyłamy ich do osobnych pokoi, w których na przykład w tym przypadku można parami, można samodzielnie ustalać, kto trafia do danego pokoju, albo też program sam podpowiada i losowo wysyła. Nie muszą to być pary, mogą to też być większe grupy. Na Zoomie, wiem, że na pewno na Micie i innych Teamsach też są takie możliwości. Ja póki co działam na Zoomie przede wszystkim. Tak, tutaj ja jeszcze będę głosem z czatu. Tutaj pani Anna napisała, że niestety na platformie Classroom nie można pracować w pokojach. Ja pani Aniu podzielę się swoim doświadczeniem. Classroom to tak naprawdę G Suite, Gmail i można zrobić dokument współdzielony, który podzielony jest na 2 części i na 2 różnych przeciwległych bokach uczniowie udzielają sobie wzajemnie informacji zwrotnej. Tak najpierw wypełniają swoją część, a potem idą do tej obok i to tam udzielają oceny koleżeńskiej. Jakieś rozwiązania, myślę, zawsze się znajdą. Tak, tutaj pani Monika podpowiada i też zachęcam Państwa do tego, żeby śledzić ten czat, bo jesteście Państwo bardzo cennym głosem praktyków wyćwiczonych w różnego rodzaju szukaniu rozwiązań. Podpowiada, że można zainstalować rozszerzenie i wtedy to też już jest możliwe. 2 zdania, niekoniecznie są pokoje, nic nie trzeba, możemy normalnie na zdalnej nauczaniu wykorzystać ocenę koleżeńską. Oni fantastycznie nas podglądają, nauczycieli, uczniowie. I wystarczy jedna ocena, jakaś informacja zwrotna, ułożenie do samej aktywności czytania, czy do pracy plastycznej, czy do pracy informatycznej. Poprosić, żeby dzieci sobie nawzajem takiej ułożyły po prostu ocenę, wypowiedziały ustną ocenę koleżeńską. Też się udaje i pilnują się bardzo, jak mówią. A nawet mogę powiedzieć, że małpują trochę na początku bardzo nauczyciela i używają jego sformułowań. Dziękuję Wam bardzo. Marleno, teraz Twoje sposoby na samoocenę tym razem. Tak, samoocena. No tutaj jeszcze za czasów nauczania stacjonarnego wykorzystywałam metodniki, które można zarówno zakupić w Centrum Edukacji Obywatelskiej, jak i zrobić samemu. Te były wykonane dokładnie przez moją koleżankę z pracy zdolną, ze światełkiem zielonym, żółtym i czerwonym. Służyły mi przede wszystkim do podsumowania lekcji, czyli w odniesieniu do celu lekcji uczniowie mieli wskazać mi karteczkę, czy osiągnęli cel według nich, zielona karteczka, czy nie do końca żółta, czy czerwona, totalnie cel nieosiągnięty. Również można stosować, wiem, zwłaszcza w młodszych klasach, a ja w 4., 5, jeżeli na przykład nawet nie tylko do celu, ale jak jakieś zadanie zostało przez uczniów wykonane, to często robi się w klasie zamieszanie, że ja już skończyłem, ja nie skończyłem, to jeżeli ktoś skończył, dawał zieloną karteczkę, że już jest gotowy i nie było niepotrzebnego przeszkadzania innym pracującym dzieciom. Kciuki, które wykorzystuję teraz też w edukacji zdalnej. Jak jest? Jak osiągnęliśmy cel? Czy jest w porządku? Czy rozumiemy tak sobie? Czy totalnie nie? I ostatnie, to zwłaszcza 4. klasy i 5. lubiły światła, które wykonałam z podstawek na garnki. I spinacze na początku dla większego komfortu dzieci i jakby kupienia ich zaufania,
spinacze były niepodpisane i wychodząc z klasy przypinali przy odpowiednim światełku swój spinacz. Ja miałam wtedy tylko informację, czy większość uczniów osiągnęła cel, czy może odwrotnie. Jeżeli już zaufali mi, że to nie było w żaden sposób przeze mnie oceniane, czy wyciągane jakieś konsekwencje, że Jasiu czy inna Dorotka nie uważała na lekcji. Jak zdobyłam to zaufanie, to wówczas każda klasa miała swoje spinacze podpisane i już miałam informację, komu mogę pomóc na następnej lekcji. Kto dał ten spinacz przy czerwonym światełku czy przy żółtym światełku, żebym mogła bardziej zwrócić na daną uczennicę czy danego ucznia uwagę. Tu Marleno poruszyłaś bardzo ważną kwestię. My do tej pory mówiłyśmy trochę o samoocenie, ocenie koleżeńskiej jako takiej formie informacji zwrotnej, z którą pracują uczniowie, ale spójrzcie Państwo, Marlena powiedziała, że to dla niej była fantastyczna informacja zwrotna. Tak szybkim rzutem oka, taką małą aktywność była w stanie sobie sprawdzić w całej klasie. Więc to bardzo, myślę sobie, też bardzo ważny element. No Kahoot, myślę, że wielu tikowych nauczycieli zna go. Wszystkie moje klasy od 4 do 8, a uczę też teraz zawieszone zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Zakopanem, więc też moi starsi studenci uwielbiają Kahoota, który jest świetnym narzędziem do samooceny. Ja można korzystać z gotowej bazy Kahootów lub samodzielnie układać pod daną lekcję. Uczeń dostaje informację zwrotną sam dla siebie i ja jako nauczyciel dostaję informację zwrotną, jak uczniowi, jak całej klasie poszło osiągnięcie danego celu. Te Kahooty też można obecnie dawać w formie zdalnej, więc do poćwiczenia sobie w domu i też wtedy dostaję informacje w postaci raportu, ilu uczniów, w jakim poziomie, na jakim poziomie, że tak powiem, osiągnęli ten cel. Każdy może sobie zajrzeć, gdzie popełnił błąd. Ja tak samo mogę zweryfikować to. Więc jest to dość takie szczegółowe i dla mnie cenne. Mimo już kilku lat stosowania Kahoota dalej budzi pozytywne emocje. Tak, pani Dariana, czacie polecę też Wordwalla, więc tam też są różne polecenia, polecajki bardzo ciekawe, dlatego też zachęcam do śledzenia. Tak. I mapa myśli, to o czym może uda nam się jeszcze pod koniec powiedzieć. Na podsumowanie danego działu, który kończymy, często zalecam moim uczniom robienie mapy myśli. I teraz tak, tworzą te mapy myśli według swojej koncepcji. Jeden sobie będzie dzielił na cele, które sobie w danym dziale żeśmy zapisywali, inni na lekcje, trzeci jeszcze na gramatykę, słownictwo. Ważne jest, aby sobie też uczniowie przy tym zaznaczali, jak osiągnęli po przejściu całego działu, jak oni się czują z tym materiałem. I wykorzystujemy tutaj też buźki. Jeżeli buźka uśmiechnięta, to znaczy, że tak, to umiem, jest okej. Taka sobie i smutna, no to wiadomo, czemu odpowiada. I w tym momencie też zalecam uczniom, żeby wrócili do tej lekcji, tej samej, i zobaczyli, jak wtedy sobie zaznaczyli po tamtej pierwszej lekcji, czy poszło im dobrze osiągnięcie tego celu, a teraz na przykład, nie wiem, może gorzej, może już coś wyleciało z głowy, a może jednak teraz po całym dziale wszystko się wyjaśniło. Oni też mogą zobaczyć swój progres albo też regres, też tak bywa, i wiedzą, nad czym popracować. Oczywiście tak, jest to głównie przede wszystkim dla nich, ale również dla mnie cenna informacja zwrotna. Bardzo Ci dziękuję, Marleno. Teraz czas na Basię. Witam bardzo serdecznie. Praktycznie moje przedmówczynie powiedziały już wszystko, ale spróbuję jeszcze coś tam dodać od siebie, bo trochę inny rodzaj może przedmiotu uczę.
Fizyka, powiem Państwu, że jest znienawidzona przez całe pokolenia uczniów. Babcia nie potrafiła fizyki, mama nie lubi fizyki, ja też na pewno nie będę ani umiała, ani lubił tego przedmiotu. Więc ja tutaj zaczynam nie od udowadniania dyrektorowi, jak to działa, czy rodzicom, ale ja muszę tutaj udowodnić moim uczniom, że to działa, że to jest ich element uczenia się, tak? I od tego właśnie zawsze zaczynam, Szanowni Państwo, z moimi uczniami pracę. Akurat ten test, który tutaj, slajd, przepraszam, no, testy, ten slajd, który tutaj akurat przed nami jest, to jest taki mój pomysł, który ja po pewnym takim doświadczeniu, gdzie obserwowałam swoich uczniów, którzy siedzą na korytarzu i czytają jakieś tam zeszyty, notatki, szczególnie matematyka, czy chemia, czy fizyka, ja mówię, to robicie, uczymy się. No takie trochę było dla mnie to dziwne, no bo jak można się uczyć matematyki czytając równania 2x kwadrat plus 3x plus 5 na przykład. A po drugie, czasami zadałam takie pytanie, które po czym poznać, że uczniowie się uczą? Ja takie pytanie zadałam kiedyś na lekcji. No i uczniowie oczywiście chórem powiedzieli, że uczą się po ocenach, proszę Pani. Przecież po ocenach widać, czy się uczymy i uczymy. A mnie nie macie takiego doświadczenia, że czasami jest tak, że uczę się, bardzo dużo wkładam pracy w to, co robię, a efekt, kurczę, mizerny. I wtedy jak udowodnisz mi, że się uczysz, tak? Czyli ja chciałam im tu uświadomić, żeby się uczyć, trzeba, to co mówiła też Pani Magdalena Śniegulska na początku, żeby się uczyć, trzeba jakiś wysiłek wykonać, tak? Trzeba coś od siebie gdzieś tam w pewnym momencie dać, żeby nie czytać wzory, nie czytać równania, tylko żeby pewien wysiłek tutaj ze swojej strony zastosować, żeby ten efekt był. Szanowni Państwo, to już jest kilka lat stosowania tych moich właśnie dowodów na uczenie się uczniów. Uczniowie tutaj, jak zwrócicie uwagę, wpisują różne rzeczy, żeby udowodnić mi, właściwie nawet nie mi, udowodnić sobie, żeby pokazać, który element na lekcji, czy który element w domu świadczy o tym, że oni się uczą. A mało tego, jak szukają tych dowodów, to się naprawdę uczą. I zwróćcie uwagę na dwa istotne tutaj elementy, że pierwszy element, że jeżeli zna i rozumie kryteria sukcesu, to uczy się. Te kryteria sukcesu, które mówiła tu nam na początku Ewelina, że są to jak gdyby wyznaczniki, czy zadanie jest zrobione poprawnie. Ja jeszcze do tych kryteriów sukcesu się odniosę, bo one są bardzo istotne. Również zwróćcie uwagę Państwo, że jest tutaj informacja na temat samooceny i oceny koleżeńskiej. Uczę się, bo potrafię udzielić mojemu koledze informacji zwrotnej. Uczę się, bo potrafię dokonać samooceny. Uwierzcie Państwo, że jeżeli uczeń nie będzie znał zakresu tych treści, które są na lekcji, nie będzie potrafił dokonać takiej samooceny. Zawsze mówiliśmy, jeszcze my w czasach naszej szkoły, że dobrze jest, jak wiem, czego nie wiem. To już jest dużo wiem, jak wiem, czego nie wiem, tak? I to taka też samoocena. Tutaj są jeszcze inne elementy. Wiele z tych elementów wpisują dzieci samodzielnie. To jest akurat przykład takich dowodów na uczenie się ucznia podczas edukacji zdalnej, bo ta edukacja zdalna, mimo że jest bardzo przeze mnie znienawidzona, również zobaczycie Państwo na pewnym slajdzie, że jest znienawidzona przez moich uczniów, to i tak uważam, że daje nam poczucie, że te dzieci mają dużą samodzielność i ogromną odpowiedzialność za własne uczenie się. To, że uczniowie wykonują te testy i że tam sobie ściągają i że tam sobie kopiują i tam przez telefon sobie gdzieś tam przekazują informacje, to tak naprawdę nie jest istotne, bo to nie jest istota uczenia się. Najważniejszy jest moment, ten proces, w którym uczeń zdobywa wiedzę. I teraz, jeżeli nie mamy tych takich sprawdzianów legalnych, że oni się boją, że tam nie ściągną, czy tam nie napiszą, czy to jest taka szkoła marzeń moich, żeby nie było tych w ogóle sprawdzianów i ocen, i stawiania tych ocen, to wtedy ten proces uczenia się przebiega dużo
lepiej. Oni muszą być świadomi tego, że to, co, czego się nauczą, o co dopytają, to jest ich sukces, bo ten sukces nie będzie jakoś zmierzony przeze mnie, ja ich nie sprawdzam, ja ich nie wiem, nie śledzę, nie podglądam, więc oni tutaj muszą wiedzieć, że ta odpowiedzialność za własną naukę naprawdę cały czas jest po ich stronie. I ja cały czas tutaj mówię o tym i chcę Państwa przekonać i przekonuję wszystkich wokół siebie, że to nie jest absolutnie żadna strata czasu, że taka udzielenie sobie informacji zwrotnej, co umiem, jest ważniejsze niż niesamowity wykład. Nawet wykład bardzo przeprowadzony tak bardzo brawurowo i bardzo ciekawy, bo ten wykład to jest jak gdyby tak tylko moment, ale mózg ucznia nie przetworzy tej informacji i jej nie zapamięta, nie przejdzie ona do tej pamięci trwałej, tak? Nie przerobi tego materiału, więc tutaj takie właśnie szukanie dowodów. Niektórzy uczniowie nawet przysyłali mi zdjęcia tych fragmentów zeszytu, które świadczyły właśnie w tym momencie o tym, że wykonują samodzielnie na przykład obliczenia, tak? Że zapisują na marginesie ważne rzeczy, że wykonują doświadczenia i to robią zdjęcia i przesyłają mi te zdjęcia. Więc tutaj bardzo ważne jest, żeby te dowody przesłać, żeby uświadomić uczniom, co to znaczy uczenie się, żeby dać sobie taki dowód na to, że uczeń uczy się, żeby się uczył, musi być ten wysiłek, tak? Musi się nauczyć uczenia się. Te dowody na uczenie się uczniów to jest po prostu sposób na nauczenie uczenia się. No kształtowanie, tak mądrze powiem, kształtowanie kompetencji uczenia się. Tak, ale to też bardzo jasne pokazanie uczniom, w których momentach ten proces uczenia się zachodzi i że coś, co czasem może się dla nich wydawać takim elementem mało uczącym, ma też znaczenie w tym procesie. To, co bardzo doceniam w tym przykładzie, o którym Basiu mówiłaś, to, że są kryteria sukcesu, ale do tych kryteriów sukcesu są trochę takie dowody. Po czym ty poznasz, że to dane kryterium sukcesu zostało spełnione? I to bardzo doceniam. Tu kolejny przykład samooceny. Tak. Ja też się odniosę do tego, co powiedziały moje przedmówczynie. Mówiła Marlena o kryteriach sukcesu, pytała się Ewelinko, czy je sama układa, czy wspólnie z uczniami, jak to wygląda. Otóż to, w jaki sposób uczeń tutaj sobie rozwiązuje zadanie, odnosząc się do tego właśnie po kolei, co musi być w tym zadaniu, żeby to zadanie było poprawnie sformułowane. To jest pierwszy przykład, to jest ten przykład, który ja podałam kryteria sukcesu, ale niesamowity efekt uzyskujemy wtedy, kiedy uczniowie sami tworzą kryteria do zadania. I takie zadanie dzisiaj przeprowadziłam, taki dowód ze swoimi uczniami, bo to też może nie akurat o samoocenie, ale bardzo ważne, bo akurat była ocena koleżeńska, ja napisałam zadanie i ja je rozwiązałam i poprosiłam moich uczniów, żeby oni do mojego rozwiązania dopisali kryteria sukcesu. I to jest niesamowity kawał wielkiej roboty, bo na początku to bardzo się tam trudzili, że nie jest to wcale takie łatwe, że to bycie nauczycielem i szukanie tych właśnie takich elementów ważnych w zadaniu jest też trudne. Były takie przykłady, gdzie punkt za wzór, punkt za to, punkt za tamto. Ja mówię, nie punkt, jaką umiejętność tu sprawdzasz, tak? Ano potrafisz włączyć amperomierz do obwodu, potrafisz włączyć woltomierz. Zobaczcie Państwo, ile stwierdzeń. To jest po prostu, ja mówię, słuchajcie, to nie jest tak, że ja się bawię z Wami dzisiaj, że Wy nauczyciele, a ja uczeń. To jest kawał dobrej roboty, to jest kawał takiego porządnego uczenia się, bo Wy będziecie świadomymi po tym, po tej lekcji, mimo że tylko to zrobiliśmy dzisiaj na lekcji. Ułożyliśmy do zadania kryteria sukcesu i daliśmy sobie informację zwrotną, czyli ocenę koleżeńską. Dali informację zwrotną koledze, ale wiedzieli do czego, bo mieli te kryteria, czyli wiedzieli, co musi być w danym zadaniu, żeby można było uznać to zadanie
za prawidłowo rozwiązane. I jeszcze jedną tu chciałam zwrócić uwagę przy tym właśnie samoocenie, że uczymy dzieci uważności, bo to takie na początku tylko tabeleczka i takie może to jest trochę nawet automatyczne, ale on sobie patrzy, o, dane szukane mam, mam. O, wzór mam, mam. To mam, mam. Aha, źle obliczyłem. Albo złą jednostkę napisałem, albo nie mam odpowiedzi. Czyli taka uważność, tak? To też są bardzo może, też wydaje nam się, że bardzo proste sprawy, ale szanowni Państwo, ja też jestem egzaminatorem maturalnym i wiem, że o tych podstawowych właśnie rzeczach często nawet nie zapominają podczas rozwiązywania zadań na maturze, bo gdzieś tam zapomną właśnie uwzględnić jednostki i już te na przykład punkty bardzo cenne gdzieś tam się im tracą, niepotrzebnie zupełnie tracą. Z rzeczy, które naprawdę nie są istotnie, nie pokazują, że uczeń nie ma tej wiedzy, a jednak zaważą na tym wyniku końcowym tego egzaminu, czy no być może jeszcze nie tylko egzaminu, ale może w życiu trzeba być takim uważnym, tak? Trzeba też patrzeć na to, że ci nasi uczniowie muszą się gdzieś tam też znaleźć w życiu i tam się też dobrze sprawdzić, tak? Bo nie uczymy się tylko dla szkoły. Basiu, ja się muszę przyznać, że to, co twoi uczniowie robią na fizyce, ja bardzo często robię w życiu, zwłaszcza wtedy, kiedy mam w pracy albo tak życiowo bardzo duży natłok zadań. Stosuję po prostu checklistę. Mam swój skarbniczek w postaci notatnika i w tym notatniku trochę robię taką listę to do, tak żeby nie zapomnieć o wszystkich tych drobnych, zwłaszcza drobnych zadaniach, o których muszę pamiętać, żeby nic mi nie umknęło. Ale jak się pakuje albo pakowałam na jakiś większy wyjazd, to samo robiłam. Miałam listę, w której sobie odhaczałam, czy o niczym nie zapomniałam. I tak jak powiedziałaś, my potem w życiu potrzebujemy takiej umiejętności, uważności, sprawdzania, czy mamy wszystko. I ta samoocena i ten przykład takiej formy samooceny w postaci checklisty, myślę sobie, że jest jedną z ważniejszych umiejętności, którą możemy stosować w życiu, bo jest umiejętnością samoorganizacji też. Dziękuję Ci za ten głos, bo właśnie też dla mnie nie jest celem uczenie uczniów fizyki, czyli uczenie na pamięć jakiegoś tam prawa Archimedesa, tylko właśnie umiejętność uczenia się i rozwiązywania problemów w ich przyszłym życiu. A przy okazji cieszę się, jak ich zainteresuje właśnie tymi różnymi ciekawymi zjawiskami, które wokół nas wszędzie i bez przerwy się gdzieś tam pokazują. Ja tylko jeszcze jedną rzecz bardzo przepraszam, bo to jest strasznie ważne, ale myślę sobie, mam taką refleksję, która mnie tutaj bije po głowie, że zobaczcie Państwo, że w tym wszystkim też jest niezwykle ważne, żebyśmy my nauczyciele sobie odpowiedzieli na pytanie, czego ja chcę nauczyć tego ucznia. Znaczy, co ma być na tym końcu i też pamiętać o tym, że te kryteria sukcesu nie zawsze muszą być taką windą. To zresztą było świetnie widać na tym poprzednim slajdzie, że ten sukces ja mogę odnosić również w zupełnie innym wymiarze, nie tylko tak, ale również tak. I za to też bardzo, bardzo dziękuję, bo to bardzo cenne spostrzeżenie. Ja teraz jeszcze, zanim jeszcze omówię tą samoocenę, tylko jedno zdanie na temat testów, o którym mówiła Marlenka i też Państwo tutaj pisaliście na czacie, że są bardzo, że są bardzo cenne, jeżeli chodzi o tą szybką samoocenę. To ja chciałam Państwu jeszcze powiedzieć, że idę dalej, bo proszę moich uczniów, żeby wykonali test na 100% i oni wtedy, Szanowni Państwo, osiągają sukces. Nie na ocenę, nie na punkty, nie na plusy, na 100%. Nieważne, ile razy to robisz. Robisz to raz, dwa, możesz to robić, jeden nawet uczeń zrobił 12, że pani, ja robiłem 12 razy i fajnie, i super, ale twoja praca, twoja cierpliwość doprowadziła cię do pełnego sukcesu. I to też taka moja uwaga, bo też z tego korzystam.
Basiu, gdybym mogła wysłać ci takie wirtualne serce teraz do tego, co powiedziałaś, to bym właśnie to zrobiła. Dlaczego? Dlatego, że powiedziałaś o jednym z ważniejszych warunków skutecznego uczenia się, czyli uczenie, przywoływanie wiedzy, uczenie się przez testowanie. I nam to testowanie, nam w Polsce kojarzy się piekielnie negatywnie, bo kojarzy się nam z oceną. A kiedy testowanie nie jest na ocenę, jest o niskiej stawce i tą stawkę tak naprawdę wyznacza sobie sam uczeń i może próbować tyle razy, ile chce, to tylko i wyłącznie utrwala te wiadomości. Basiu, ja cię bardzo proszę, opowiedz krótko o tych przykładach, które widzimy na slajdzie. O jednym bardzo krótko, bo podsumowanie tutaj po lewej stronie też już światła drogowe i to jest też taki przykład, który można... Ja wykorzystuję tutaj pudełka refleksji, które też zakupiłam w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Są bardzo pomocne przy podsumowaniu lekcji. Ale chciałam trochę dłużej pochylić się nad tym po prawej stronie na slajdzie zdjęciu, bo to są kryteria sukcesu do działu. Ja daję moim uczniom kryteria sukcesu do działu. Mało tego, rozbijam te kryteria sukcesu na pojedyncze zadania, które mają w podręczniku. I teraz, szanowni państwo, jest to pomysł Joanny Słówek. Ona mi podsunęła, uczy matematyki, ona mi taki pomysł podsunęła, jest rewelacyjny. Uczeń sam może, jeżeli nie zdążymy na lekcję, on sam może sobie sprawdzić, czy rozwiązując to zadanie, czy to rozwiązanie, jak rozwiąże to zadanie, znaczy, że to kryterium ma opanowane. I to cały dział widać, tak? Zaznacza kolorami. Zielony, żółty, czerwony, jak nic nie wie. I teraz jaka to jest cenna wskazówka przy powtórzeniu. My możemy się zająć tymi obszarami, które są zamalowane na czerwono u większości uczniów albo na żółto, czyli tymi obszarami, których uczniowie nie rozumieją, tak? Żeby tam wtedy w tej lekcji powtórzeniowej nie robić podsumowania, wykonując testy, które są gdzieś tam w podręczniku na koniec działu, tak? Tylko pochylić się nad tym, z czym uczeń ma problem, z czym uczniowie mają problem. Ja to samo, jeszcze tylko jedno zdanie, to samo proponuję uczniom, jak rozwiązują sobie zadania w zeszycie. Proszę ich o to, żeby kropeczkami zaznaczyli sobie. Często jest tak, że na fizyce, państwo pewnie macie takie doświadczenia też ze swojej szkoły, jeden uczeń rozwiązuje zadanie, a reszta przepisuje. To jest w ogóle bez sensu takie uczenie się, tak? Bo to jest strata czasu. Ja mówię, jeżeli nie rozumiesz tego zadania, zaznacz na czerwono, tak? To znaczy, że do tego trzeba wrócić. Jak pomagasz tylko sobie, sam rozwiązujesz, ale zerkasz na tablicę, zaznacz na żółto. Jeżeli sam całe zadanie rozwiążesz, zaznacz to zadanie kolorem zielonym. Masz informację zwrotną, wiesz, z czym masz problem. Możesz iść do nauczyciela, możesz iść do swojego kolegi. Nawet już w takich sytuacjach drastycznych, jeżeli pójdziesz na korepetycję, to też konkretnym konkretem, że z tym mam problem. Dziękuję bardzo. Ja natomiast chciałam was bardzo, po pierwsze bardzo wam dziękuję, po drugie chciałam być znowu głosem laika i kiedy tak naprawdę z dużą uwagą i też pod dużym wrażeniem jestem tego, co wysłuchałam i co zobaczyłam na slajdach, to znowu chciałabym być tym głosem laika, który mówi: super, przekonałyście mnie wszystkie, tylko jak to teraz zrobić? Od czego zacząć? Tak, każda ma z nas inny pomysł, bo uczymy na różnych etapach edukacyjnych. Ja wprowadzam to typowo intuicyjnie dla dzieciaków. Dla nich jest to po prostu naturalne. Zawsze mamy, kiedy wykonają zadania, no oczekują kiwnięcia głowy, pytają się ładnie, dobrze, no więc kiwajmy głową. Staram się nie używać słów dobrze, ślicznie, bo są to jednak słowa oceniające. Mówię, wykonałeś prawidłowo, albo sam sprawdź. I to mówię, nie nazywam tego. Mówimy, że musimy się na przykład sprawdzić. Jeżeli chodzi o samoocenę, idzie naprawdę fantastycznie, bo oni na początku i tak będą chcieli być fantastyczni, najlepsi, o czym mówiła Magda na samym początku. Ale potem rzeczywiście przychodzi jakaś taka drobna refleksja. Kiedy się to zaczyna często powtarzać, sprawdzać przy różnych aktywnościach,
coraz trudniejszych aktywnościach, trudniejszych zadaniach. Jest to jakaś taka forma nauki. Natomiast ocena koleżeńska fantastycznie wychodzi w procesie wychowawczym. To, co pytałaś Marleny, jak ona dobiera pary, różnie na początku. Niech to będzie najlepsza koleżanka z mojej ławeczki, żebym, broń Boże, nikt nie powiedział mi czegoś. Potem będzie inny kolega, potem wybierz sobie tego kolegę, a potem naprawdę oni sami potrafią wymyślać sposoby, jak możemy sobie udzielać tej oceny koleżeńskiej. Tylko cały czas się trzymajmy właśnie tej zasady, której dziewczyny, i tutaj cały czas mówimy konkretów, do konkretną rzecz sprawdzamy, nie opiniujmy, nie używajmy słów świetnie, gratulacje. Ja bardzo kiedyś właśnie nagrałam lekcję i właśnie okazało się, że ja bardzo często mówię dobrze, bardzo dobrze, ładnie. No i doszłam do wniosku, że to jest fuj, fuj i to trzeba właśnie poprawić w swojej pracy. Też tam byłam. No każdy z nas tam był. Na pewno każdy gdzieś tam na początku był, więc naprawdę polecam. A najfajniejszą rzeczą, którą u mnie wychodzi, dziewczyny mówiły tutaj o kryteriach, że uczniowie sami tworzą, pokazać im wzorcową pracę. Czyli coś, co ja chcę, ja uważam, że to zadanie chciałabym, żeby tak moi uczniowie wykonali. I słuchajcie, co musimy zapytać ich, co musimy zrobić, żeby to zadanie tak wykonać? Co musimy zrobić, żeby napisać taki fajny opis, nie wiem, jabłuszka? A co byście na przykład jak opowiadanie pokazać im to, jak to piszemy? Wystarczy raz, wystarczy rysunek, ułożenie z nimi kryteriów. Różne klasy są. Są klasy, które ułożą 2-3 kryteria, są klasy, które, słuchajcie, podnoszą sobie i ślubują sobie poprzeczkę. Dajmy im taką swobodę i wolność. Przepraszam, ale to w klasach młodszych właśnie. Tym bardziej, że nie oceniamy. Dzięki. Mhm. Dzięki. Widzę Marleno. Ja. Tak, to nawiążę do tego, co Justyna już zaczęła mówić właśnie, że na początku jest to albo przez naśladowanie i żeby dać też taką swobodę i przede wszystkim, no tu jest kwestia tego zaufania, żeby to zaufanie zdobyć tych uczniów. Jeśli chodzi o tą samoocenę, którą na początku głównie robiłam pod koniec lekcji, to często po prostu czytałam cel lekcji, jaki sobie uzgodniliśmy, że dzisiaj nauczyliśmy się, nie wiem, przedstawiać, pytać o imię i przedstawiać, prawda? I wówczas światełka czy kciuki. Później chcieliśmy iść krok dalej, to często prosiłam o to, przeczytajcie cel lekcji i odnieście się do niego, czy go osiągnęliście, czy nie. Bardzo często na początku jest to przepisywanie celu lekcji, po prostu. Nauczyłem się przedstawiać i pytać o imię. I dobrze, niech tak będzie, niech oni na początku kopiują ten cel lekcji i go przepisują. Z biegiem czasu naprawdę nauczą się dodawać coś od siebie albo spróbować ich prowokować dokończeniem jakichś innych zdań. Dziś na lekcji, ja uwielbiam to zdanie, dziś na lekcji zaskoczyło mnie. Zobaczcie, jak on musi przewertować w głowie całą lekcję, co go zaskoczyło. Mało tego, to, co go zaskoczyło, często mnie też zaskakuje, na co ci uczniowie zwracają uwagę. Poznaję w ten sposób też tych uczniów. Jeden się skupi na merytoryce danej lekcji, zaskoczyła go, nie wiem, literka szarf SS. Drugiego zaskoczyło, że Stasiu wygrał w Kahuta. Czwartego zaskoczyło, że pani dzisiaj się ubrała na czerwono, a jeszcze innego zaskoczyła jakaś inna metoda pracy. Poznaję też tych uczniów. Właśnie. Bardzo dziękuję, Marleno. Ja, Basiu, natomiast mam do ciebie pytanie, które specjalnie do ciebie skieruję. Ono jest od jednej z osób, która nas słucha, jest na czacie i skieruję do ciebie, dlatego że wiem, że masz doświadczenie pracy z licealistami. A pytanie brzmi tak, a co w szkole średniej? Tam jest zawsze pomysły z poziomu maluchów, to oczywiście w cudzysłowie, czyli tych młodszych uczniów, startujących dopiero, się sprawdzają. Jakie macie pomysły? Doskonale te wszystkie przykłady, które tutaj Państwu przedstawiłam, doskonale się sprawdzają również w szkole średniej. To są przykłady, które również sprawdzają się wtedy, kiedy my się uczymy. Przecież jak my się uczymy czegokolwiek, nie wiem, do egzaminu, to też sobie dokonujemy samooceny, tak?
też sobie jakieś kryteria, gdzieś tam piszemy jakieś pytania i sobie dokonujemy, czy to już umiem, czy nie. Także to nie jest tylko sposób na takich dla maluchów, tak? Tutaj trzeba by było pewną, bo od czego tutaj zacząć, bo tu będzie właśnie wyjaśnienie też w pracy z tymi dorosłymi ludźmi. Zacząć trzeba od rozmowy, bo uczniowie na wyższych etapach edukacyjnych, oni chcą, jak gdyby kamuflują swoje niedobory, bo chcą pokazać, że są najlepsi, więc ściągają, szukają odpowiedzi, gdzieś tam, no teraz w internecie są wszystkie zadania, które byśmy wpisali, treść zadania ze zbioru zadań z fizyki, to każde rozwiązanie otrzymamy, ale po co? Tu trzeba im uzmysłowić, że to jest jak gdyby okłamywanie samego siebie. To jest też głos tych moich uczniów, bo jak ja im kazałam zaznaczać sobie przy tych zadaniach, że czerwone to nie umiem, że żółte to umiem, one mówią, ale pani będzie wiedziała, czego ja nie umiem. Tak, ja będę wiedziała, czego ty nie umiesz i to mogę tylko ci w tym momencie pomóc, mogę pochylić nad problemem, ale to nie chodzi o to, żebym ja nie wiedziała, czego ty nie umiesz, żebyś ty sam był świadom tych elementów, których nie rozumiesz, których nie potrafisz. Więc taka samoocena, zobaczcie Państwo, dawanie informacji zwrotnej, to jest element współpracy, dawanie tej informacji zwrotnej nie typu podobało mi się albo nie podobało mi się, tylko dawanie informacji zwrotnej konstruktywnej, czyli konkretnie to miałeś dobrze, tak? Czyli odwoływanie się znowu do tych kryteriów sukcesu, że tutaj w tym elemencie masz wszystko okej, prawda? Ale źle na przykład zaznaczyłeś na osi jednostki, tak? To jest ogrom, to jest kawał uczenia się. Szanowni Państwo, udzielanie informacji zwrotnej, udzielanie samooceny, to jest bardziej cenne, jeżeli chodzi o proces uczenia się, niż wykład nauczyciela. Bo on uczniowie w tym momencie przetwarzają treści, które na lekcji gdzieś tam otrzymali, czy przeczytali w książce, bo też teraz dużo jest też element samooceny, tak? To są wszystko elementy uczenia odpowiedzialności za siebie. Nauczyciel tutaj jest tylko elementem, który kieruje tym procesem, tak? Oczywiście ja nie kwestionuję tutaj wiedzy merytorycznej nauczycieli, chociaż w tych badaniach Hattiego to jest bardzo mały, jak gdyby nieznaczący element, który nie ma wpływu na uczenie się uczniów, tak? No ale ja... Tak? Tak, bardzo Basiu Ci dziękuję za tę wypowiedź. Mam nadzieję, że ona usatysfakcjonowała tych nauczycieli, którzy uczą na wyższych etapach edukacyjnych, zwłaszcza tych ponadpodstawowej, w tej ponadpodstawowej szkole. Ja bym jeszcze dołożyła trochę do Basi, tak podbiła jej, co mówi właśnie, bo też mam koleżankę, która uczy fizyki w szkole średniej i nie mogłam jej namówić do tego, żeby zacząć z kryteriami sukcesu pracować, z informacją zwrotną, bo właśnie mamy gdzieś tak nastawienie, my jak nauczyciele, że im więcej zadań przerobię na tej matematyce, na tej fizyce, no to tym lepiej przygotuję te dzieci. I często patrzymy na ilość, nie na jakość, a często less is more. I tak jak Basia mówiła, wziąć jedną kobyłę, zadanie, bo też studiuję matematykę, to tak zupełnie laikiem nie jestem, wziąć kobyłę zadanie i rozłożyć je wspólnie na części pierwsze, poszukać tych kryteriów sukcesu, razem przeanalizować i następnie informację zwrotną sobie dać, czy ocenę koleżeńską, obojętnie jakiej formie. Da się, tylko trzeba troszeczkę zmienić nastawienie, zaufać. Dziękuję, ja widziałam, że Magda podnosiła dwa razy rękę. Tak, bo ja po prostu mam całą masę różnych myśli i w ogóle nie bardzo wiem, od czego zacząć w tym kontekście. Może zacznę od tego końca, bo rzeczywiście liceum to jest taka bardzo specjalny czas i pewnie jeżeli są z nami nauczyciele licealni, to wiedzą, że też bardzo często ta samoocena taka psychologiczna spada, że to jest taki moment pewnego załamania.
i że do tej szkoły ponad podstawowej trafiają młodzi ludzie z bardzo różnym doświadczeniem i tacy, którzy mają już doświadczenie w samoocenie, są oceniani i nie mają żadnych innych narzędzi, więc dla nich to też może być szokujące. Z mojej pracy klinicznej wynika, że oni naprawdę, to jest niezwykłe, jak bardzo kochają nauczycieli i ile są w stanie dla nich zrobić takich nauczycieli, którzy są naprawdę zainteresowani tym, co oni myślą. Jakie jest ich zdanie? I zobaczcie, i samoocena i ocena koleżeńska daje tę możliwość w ogóle dowiedzenia się, co oni myślą na dość bezpieczny temat związany z edukacją, związany z tym procesem. I to naprawdę bardzo warto nie bać się tego i warto w to wchodzić i tego próbować i doświadczać, bo też taki samodzielny uczeń licealny jest niezwykle wdzięczny i naprawdę niejedno potrafi oddać nauczycielowi. Druga rzecz, która mi się uruchomiła, strasznie Was przepraszam, to pochwały, bo ja w ogóle będę się bić za pochwały jak za niepodległość, bo myślę sobie, że one są strasznie ważne. Znaczy, same wiemy, że lubimy, jak nas kurczę ktoś od czasu do czasu pochwali, więc bym się tego nie bała, ale rzeczywiście strasznie ważne jest to, co powiedziała Justyna, żeby z tą pochwałą był jakiś konkret. Znaczy, że ja nie w czambuł jestem zachwycona i uśmiecham się i mówię, jak to jest super, tylko że potrafię powiedzieć, co jest takie super. To znaczy powiedzieć, co z tym super jest związane i to jest naprawdę niezwykle, niezwykle cenne. I też chciałam się odwołać do własnych doświadczeń. Ja nie uczę w szkole ani średniej, ani w podstawowej, uczę studentów i muszę Wam powiedzieć z przykrością, że ja mam takich studentów, którzy nie potrafią się uczyć, którzy są naprawdę kompletnie bezradni wobec tego procesu uczenia. Ja się strasznie dużo nauczyłam od nauczycieli, bo ja też byłam bezradna w tym, jak ich tego nauczyć i też zaczęłam stosować na studiach kryteria sukcesu. I pamiętam takie doświadczenie, kiedy jedna ze studentek, miałyśmy tam jakiś kłopot, ja ją tak próbowałam jakoś zmotywować, jeszcze wtedy niewiele o tym wiedziałam i ona mówi, ja widzę, że pani jest taka wrażliwa, żeby tak opowiadać jakieś ciekawostki. No więc mam taką ciekawostkę o takim zwierzaku, który tak świetnie, tam jest taka pewna zmiana związana z dziedziczeniem, to jest kawa domowa. No i coś mi tutaj opowiada o tym dziedziczeniu. Ja mówię, kawa domowa, co to jest za zwierzę? Ona mówi, nie wiem. Ja mówię, no to co to jest za ciekawostka? To znaczy, ciebie to nie zaciekawiło w ogóle. Po czym sprawdzam i okazuje się, że kawa domowa to jest świnka morska. I wiecie, ale to było bardzo ważne doświadczenie też dla grupy, w której w ogóle myśmy mówili o tym, że ta ciekawość jest też bardzo ważnym elementem tego procesu uczenia, a nie tylko... Ja Magdo, muszę Ci zadać takie pytanie. Czy w takim razie samoocena i ocena koleżeńska możliwa jest w każdej klasie? Wiesz, pytam o taką o grupę, czy w każdej grupie studenckiej, w każdej klasie? Wiesz, no, ja bym chciała powiedzieć, że tak, ale znowu, to tak jak z uczeniem, to jest proces. To znaczy na pewno nie w każdej grupie możemy od razu wprowadzić z zachwytem to narzędzie. My musimy najpierw tę grupę w ogóle poznać i musimy zobaczyć w ogóle, jakie tam są relacje, co się tam dzieje. Zresztą też jak sobie tego słucham, jak oglądałam te wspaniałe Wasze przykłady, sobie pomyślałam, Jezu, jak ja bym była takim nauczycielem, który dopiero zaczyna, to bym się wystraszyła. Znaczy, ja bym sobie pomyślała, matko, od czego tu zacząć? Od czego tu zacząć? I pomyślałam sobie, że właśnie, że po pierwsze naprawdę warto pamiętać, że te małe kroki są też dla nas. Znaczy, że ja mogę wybrać sobie jedną rzecz, którą będę chciała spróbować i testować, I że zanim w ogóle zdecyduję się na wprowadzenie, to muszę się zastanowić, z kim ja w ogóle mam do czynienia, jaka to jest, jakie to są dzieci, jaka to jest młodzież, co oni wiedzą w ogóle o sobie, w jakich są relacjach, czy oni w ogóle się ze sobą komunikują, jaki jest mój sposób komunikacji do tej pory, jaki był z tymi uczniami. Bo wiecie, jeżeli tego w ogóle nie było, jeżeli w szkole też nie ma takiej kultury, to nagle zapytanie ich o to może być po prostu szokujące.
i może być, no, zaburzać takie poczucie bezpieczeństwa. Coś się z panią stało, chyba się zepsuła. Do tej pory było świetnie, stawiała piątki, a tu nagle chce od nas, żebyśmy my jej pracę wykonywali. No to wymaga przygotowania. Wiesz, Magdo, powiedziałaś w ogóle o bardzo ważnym wątku, o takim, o czymś takim, ja to usłyszałam, żeby sprawdzić samemu ze sobą, kiedy odpowiadam, chciałabym Wam tak odpowiedzieć bardzo konkretnie, od czego zacząć w takim razie stosowanie samooceny, oceny koleżeńskiej, to dziś i teraz powiedziałabym, sprawdź nauczycielu, nauczycielko sama ze sobą, od którego elementu chcesz zacząć, w której grupie, klasie, będzie to dla ciebie komfortowe. To trochę jest o tym Kasia Pienianowska, która jest koordynatorką Odpornej Szkoły, nauczyła mnie takiego bardzo fajnego sformułowania, jak zjadać słonia po kawałku. I to jest trochę o tym, że zacznij od tej małej części. Zacznij go zjadać, ale po kawałku. My nauczyciele, mam wrażenie, mamy też taką tendencję do tego, że jak poznajemy jakąś nową metodę, technikę, narzędzie, które nas zachwyci i jeszcze ktoś nas do tego przekona, to myślimy, dobra, idę, robię już jutro. A to może nas trochę spalić, to może nas trochę wręcz wypalić, prawda? A w momencie, kiedy z taką uwagą, wrażliwością, trochę czułością spojrzymy też na to i powiemy, okej, przygotuję się do tego, wcale nie muszę tego zrobić jutro, mogę sobie o tym pomyśleć, to może trochę popływać w mojej głowie, ja posprawdzam sobie, przyjrzę się pod innym kątem moim klasom, te, które uczę, prawda? Przyjrzę się pod innym kątem zadaniom, które proponuję i wtedy mogę sobie na spokojnie tę samą ocenę, ocenę koleżeńską wprowadzić. Ja natomiast mam też w głowie, słuchajcie, jedną sytuację i też tę... Tak, Magdo? Tylko jedną rzecz, bo nie wiem, ale teraz jak ciebie słucham, to sobie pomyślałam o jednym ćwiczeniu, które być może jakoś w tym by pomogło. To znaczy bardzo fajnym zadaniem, które można z klasą wykonać, jest zapytanie klasy, jak myślicie, co w tej klasie pomaga nam się uczyć? I ile my tego mamy, tak? Żeby to w ogóle narysować na skali i zastanowić się, czego mamy dużo, co jest naszym zasobem, a czego mamy mniej, nad czym możemy pracować. I być może to będzie w ogóle wstęp do dyskusji o tym, jak ważne jest też to, ta świadomość siebie, tego, co my potrafimy, co my mamy, co my wnosimy do tej grupy. Tak. Słuchajcie, na czacie osoby, które nas słuchają, wyprzedziły też trochę moje kolejne pytanie, bo wybrzmiewają tam takie głosy trochę związane z tym, że samoocena, ocena koleżeńska trafia zawsze do kogoś. Nie? Jeżeli to jest ocena koleżeńska, to ona trafia do mojego kolegi, koleżanki, jeśli to samo ocena, no to ta informacja zwrotna trafia do mnie samego. I ja pamiętam, jak rozmawiałam, przygotowywałam się do naszego webinarium, rozmawiałam z nauczycielem biologii, z moim kolegą, który uczy w trzech szkołach. I słuchajcie, on mi opowiedział o takim doświadczeniu, on stosuje samo ocenę i ocenę koleżeńską, on powiedział mi takim doświadczeniu, gdzie... No właśnie, w jednej klasie mówi tak, no zrobiłem z nimi tą ocenę koleżeńską i ty wiesz, co tam się wydarzyło, no rzucili się sobie do oczu, zaczęli na siebie wrzeszczeć, wywiązała się w ogóle jakaś straszna kłótnia. I to jest moje pytanie teraz do was, do ciebie, Magdo, do was, drogie dziewczyny, jak poradzić sobie z takimi trudnymi sytuacjami, bo dodam jeszcze do tej sytuacji, dodam jeszcze głos z czatu, jak te informacje... właśnie od kolegów, koleżanek zostają przyjęte. Czy one zawsze się spotykają z aplauzem? Ale wcześniejsze jeszcze pytanie było o to, jak zachęcić uczniów i uczennicy do tego, by nie markowali samooceny. Czyli to jest trochę taka, zebrałam taką pulę trudności, pewnych wyzwań, które mogą pojawić się, kiedy wprowadzamy samoocenę i ocenę koleżeńską. Ja już troszeczkę o tym mówiłam, bo w zależności od tego, co my z tym zrobimy. Jeżeli my będziemy, bo też tam było takie pytanie do szczerości, jak mobilizować ucznia do szczerości. Jeżeli my będziemy spoglądali na ich samoocenę, mówimy, o nie, ty to tyle rzeczy jeszcze nie wiesz, kiedy ty tego się nauczysz, tak? To od razu oczywiście ten uczeń w życiu nie będzie na prawdy pisał, oczywiście i ta sama ocena będzie bezsensowna, tak? Natomiast jeżeli my spoglądając, o, tu masz problem, przyjdź i wytłumaczę, albo poproś kolegę, albo Jurek jest z tym dobry, może on tutaj ci pomoże, tak? Albo jeszcze raz omówię to na lekcji, to się opłaca. Czyli ta szczerość w tym momencie się opłaca i tu będzie tak naprawdę bardzo fajna, wywiąże się właśnie atmosfera uczenia się, pomagania, wzajemnej współpracy. Jeszcze tylko jedno zdanie powiem. Teraz, jeżeli chodzi o
ocenę koleżeńską, jak reagują na siebie. Tu już powiedziała Marlenka o tej kanapce, tak? Jeżeli nauczymy różnych sposobów, że nie tylko będziemy mówić, że tego nie wiesz, tego jego nie wiesz, tego nie wiesz, a na przykład poszukaj dwie dobre cechy, ta słynna sposób dwie gwiazdy, jedno życzenie, dwie dobre cechy tej pracy, to czasami jest tak, że nawet sam autor tych dobrych cech nie dostrzega, a dostrzega te cechy dobre jego kolega, który udziela mu informacji zwrotnej. I jedną tylko na przykład element, jeden element, który uważasz, że mógłby wyglądać lepiej, że można byłoby go zmienić, że można byłoby go poprawić. Więc tu są te elementy, które naprawdę działają, jeżeli chodzi o pracę z uczniami na lekcji. Mhm. Ja też myślę sobie, że w tym co do poprawy też powinniśmy uczyć dzieci i młodych ludzi, jak udzielać takich konkretnych informacji, znaczy co ja mam zrobić, bo wtedy w ogóle jest mi łatwiej tę informację wziąć, bo jeżeli ja się tylko dowiem, że ja tego nie umiem albo nie potrafię, no to mogę być bezradny wobec tej informacji. Ona nawet w obliczu tych dwóch gwiazd, które świecą, ona może mnie bardzo przytłoczyć, ale jeżeli ja dostaję instrukcję, a może byś to spróbował inaczej, albo jakbyś zajrzał do tego zadania wcześniejszego, albo a może chcesz, żeby z tobą o tym pogadać, powiem ci, jak ja się tego uczyłem, to wtedy rzeczywiście jest szansa, że ta informacja rzeczywiście będzie służyła temu, żeby coś w tym zmienić. Magda, ja szybko pociągnę tylko twój temat, ale rzeczywiście nauczmy przyjmowania mówienia, ja ci mogę pomóc, jak ja bym to zrobił. Bardzo wzbudza, jakby podbudza u dzieciaków takie zaufanie do kolegów, do mnie też, ale i do kolegów, jeżeli mówimy o ocenie koleżeńskiej. I tu padło pytanie, co zrobić, jak nie chcę przyjąć jakiejś oceny koleżeńskiej. Nauczyć przyjmować w ogóle informacji zwrotnej, nauczyć siebie samego najpierw, to musi też zacząć i nauczyciel przyjmować informacje zwrotne, potem dopiero uczniów, a druga rzecz zapytać, a od kogo byś chciał usłyszeć jeszcze ocenę koleżeńską? Czy chciałbyś od kogoś jeszcze innego? I słuchajcie, miałam takie zdarzenie, dziewczynka z opowiadaniem chodziła do czwórki. Usłyszała mniej więcej to samo, ale po czwartym razie przyszła, powiedziała, teraz już wiem, co muszę jeszcze zrobić? I to jest to. Zasada 3 razy P. Powoli, pomagaj, podlewaj. Cierpliwość. Każdy sukces też świętujmy. Nauczmy świętować też dzieci, bo tego świętowania w szkole jest tak mało. Tego właśnie doceniania. Jeżeli na początku te informacje zwrotne, te oceny koleżeńskie są jakie? No, są ostrożne, no to tak jest, tylko że muszą być właśnie konkretne, ale oparte na konkretnych kryteriach sukcesu. Muszą być te kryteria bardzo precyzyjnie, mierzalnie po prostu sformułowane. Natomiast pełna taka informacja zwrotna później też opiera się na tym, że dajemy wskazówkę, jak dalej pracować, co zrobić, bo bywają prace, kiedy ciężko jest tam tą jedną gwiazdkę nawet znaleźć, prawda? To niech ten uczeń wie, że no właśnie tego trzeba nauczyć, ale uczymy się poprzez robienie, a nie poprzez mówienie, żeby się to dziecko nauczyło. Niech on wykona to kilka razy i niech później spróbuje powiedzieć, że słuchaj, no z tym czasownikiem moim, no nie wstawiłeś tej końcówki en, ale zobacz, zajrzyj sobie do książki w tym i w tym miejscu, czy do zeszytu, bo to jest proste, na pewno to załapiesz, zerknij sobie tutaj. I w ten sposób, pomalutku, powoli, 3 razy P, powoli, pomagaj, podlewaj. Jeszcze coś chciałam powiedzieć. Aha, no właśnie, bo na początku, jak nie będą konkretne, to było tak. Mimo, że moje kryteria były bardzo mierzalne, to były sformułowania, dobrze napisałeś pracę. No bo nie umieją, nie potrafią, ale niech piszą, niech próbują, niech przejdą przez tą drogę. Błędy są trampoliną do sukcesu, zawsze im powtarzam. I z biegiem czasu na pewno będą coraz lepsi. Drogie prelegentki,
wybiła magiczna godzina. Z bólem serca muszę podsumować dzisiaj nasze spotkanie. Z bólem serca, dlatego że miałabym ochotę z Wami jeszcze porozmawiać i mam wrażenie, że te wszystkie komentarze, które czytam na czacie, świadczą o tym, że Państwo, którzy nas słuchają, również. To, co usłyszałam na sam koniec, a co jednocześnie przewijało się przez całą naszą rozmowę, to trochę taka postawa, popatrz też na siebie, zacznij powoli. Jeśli Ci się spodobała samoocena i ocena koleżeńska, fantastycznie, ale to nie oznacza, że musisz pójść i od jutra ją stosować. Sprawdź najpierw sam ze sobą, sprawdź i porozmawiaj, jak się z tym mają Twoi uczniowie. To jest to, o czym też Basia mówiła w kontekście pracy z uczniami licealnymi. Ja muszę z nimi porozmawiać. Coś, co zostanie wprowadzone tak ad hoc, przyjdziemy cali na biało, w świetle i chwale i powiemy, że od dzisiaj to będziemy stosować samoocenę i ocenę koleżeńską, będzie dla uczniów i dla nas być może też nieco niezrozumiałe. Więc ta powolność, taka uważność i pewnego rodzaju swoboda też i luz w tym, żeby nie musieć od razu w takim napięciu iść i stosować czegoś, o czym, co nie było w takiej naszej naturze czy praktyce codziennej, myślę sobie, że może być szczególnie cenne. Ja serdecznie Wam dziękuję. Z Państwem jeszcze do końca się nie żegnam, dlatego że chciałam zwrócić uwagę po raz kolejny na czat, bo tam znajdują się wszystkie najważniejsze linki, o których mówiliśmy podczas dzisiejszego spotkania. To, o czym muszę Państwu powiedzieć, bo co teraz robię? Odczekowuję sobie w głowie listę, moje kryteria sukcesu, które powiedzą o tym, że to webinarium miało wszystkie elementy, które mieć powinno. Jeżeli zastanawiacie się Państwo, z jakiego jeszcze wsparcia w Centrum Edukacji Obywatelskiej możecie skorzystać, to tych programów w Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzimy kilkadziesiąt, ale bez obaw, nie będę opowiadała o nich wszystkich. Pogrupowaliśmy je w kilka obszarów programowych. Pierwszy z nich to pomagaj się uczyć. Kolejny, ucz otwartości, angażuj obywatelsko, odpowiadaj na globalne wyzwania, otwieraj na kulturę i wyjaśnij politykę. I gdybym miała którykolwiek Państwu szczególnie polecać, to proszę uwierzyć, zupełnie bym nie potrafiła. Zachęcam do tego, żeby z refleksją się przyjrzeć programom, które są w poszczególnych obszarach i poszukać takiego, który będzie trafiał w Państwa potrzeby. To, co szczególnie też rekomenduję, to zachęcenie dyrektorów i dyrektorek do skorzystania z naszych warsztatów kierowanych do rad pedagogicznych. Zdecydowana większość tych warsztatów oczywiście dostosowana jest do naszej rzeczywistości zdalnej i prowadzimy je również w wersji online. Mi nie pozostaje nic innego, jak serdecznie Państwu podziękować, podziękować również Wam, drogie prelegentki, za tę owocną, pełną pasję zaangażowania rozmowę, za to, że też wybrzmiał taki duch optymizmu tego, że w edukacji zdalnej też można, że trochę wybrzmiał taki głos, nie traćmy tego, co ta edukacja zdalna nam przyniosła, nie traćmy tej szansy, tam też można. I te głosy nie były tylko od Was, bo kiedy czytałam i śledziłam czat, to nauczyciele, nauczycielki też o tym pisali, więc serdecznie Państwu dziękuję, życzę dobrego i spokojnego wieczoru. Mam nadzieję, do zobaczenia za 2 tygodnie na kolejnym webinarze Odpornej Szkoły. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.